Cześć, z tej strony Golo. Witajcie w kolejnym odcinku Gunpoint TV. Dzisiaj chciałem Wam pokazać najnowszy pistolet firmy Beretta, model APX. Osobiście nie sądziłem, że kiedykolwiek przekonam się ostatecznie do bezkulkowej konstrukcji, jednak ponad miesięczna znajomość z APX-em pokazała inaczej. Ale po kolei. Broń otrzymujemy w polimerowej skrzynce. W środku oprócz pistoletu raczej standardowe wyposażenie. Na uwagę zasługuje dość obszerna i dokładna instrukcja ze szczegółowymi rysunkami. Poza tym prosty druciany wycior z polimerową szczotką, zapięcie do zabezpieczenia broni, dwa 17-nabojowe stalowe magazynki, prosta ładowarka oraz dwie dodatkowe wymienne nakładki chwytu pistoletowego w rozmiarach L i S. Sam APX powstał w związku z konkursem MHS na nowy pistolet dla Armii Stanów Zjednoczonych. I podobnie jak Zigzauer P320, który ostatecznie ten konkurs wygrał, posiada modułową konstrukcję z wymiennymi polimerowymi szkieletami i wyjmowanym modułem mechanizmu spustowego. Po tym jak zwyciężył Zigzauer, Beretta skupiła na szczęście swoją uwagę m.in. na odbiorcach indywidualnych. Dzięki temu na rynku pojawiło się sporo ciekawych akcesoriów oferowanych przez włoskiego producenta. Pomimo tego, że APX-a przedstawiono światu po raz pierwszy już w 2015 roku na wystawie IDEX w Abu Dhabi, jest on nowością na rynku cywilnym i po raz pierwszy został zaprezentowany na tegorocznych targach IWA w Norymberdze. Wymienne polimerowe szkielety w różnych kolorach dają duże możliwości personalizacji wyglądu broni. Jednak przy pierwszym kontakcie w oczy rzucają się przede wszystkim charakterystyczne żebrowania na zamku. Wbrew pozorom są one bardzo wygodne w użytkowaniu. Pistolet posiada obustronną dźwignię zaczepu zamka. Przycisk zwalniacza magazynka jest jednostronny z możliwością przełożenia na drugą stronę, jednak położony jest bardzo ergonomicznie, nawet dla strzelców o niewielkich dłoniach i krótkich palcach. Fabrycznie otrzymujemy pistolet z czarnym szkieletem, który posiada w przedniej części wyżłobienia na palce. Jednak przed kilkoma tygodniami producent wprowadził do sprzedaży szkielet pozbawiony wyżłobień, ułatwiający na przykład nałożenie taśmy antypoślizgowej. Oba rodzaje szkieletów oferowane są w czterech kolorach: czarnym, szarym, oliwkowo-zielonym i khaki. Na zamku znajdują się stalowe przyrządy celownicze z układem trzech białych kropek. Przy czym kropka na muszce jest znacznie większa od tych na szczerbinie, co ma przyspieszać zgrywanie przyrządów. Szczerbina umożliwia zahaczenie o paść, elementy wyposażenia i awaryjne przeładowanie broni lub usunięcie awarii. Aby oddać strzał, należy pokonać opór nieco ponad 2,7 kg. Pomimo tego mechanizm pracuje rewelacyjnie i pozwala na oddawanie szybkich, celnych strzałów. Ponieważ całkowita droga języka to zaledwie 6 mm z wyraźnie wyczuwalnym 3-mm resetem. Głębokie podcięcie w miejscu łączenia się kabłonka z chwytem pistoletowym pozwala na wygodne, wysokie ułożenie dłoni ręki strzelającej, a wymienne nakładki w rozmiarze S i M nie zmieniają odległości do języka spustowego, która jest najmniejsza pośród bezkurkowców. Niektórych irytuje pin blokady iglicy, który wysuwa się ponad obrys zamka podczas ściągania języka spustowego. Jako, że nie zamierzam montować celownika kolimatorowego, zupełnie mi to nie przeszkadza.
Pistolet można rozłożyć tradycyjnie, oddając uprzednio strzał na sucho lub wykorzystując imitujący pin przycisk bezpiecznie zwalniający bijnik. Opór mechanizmu spustowego można łatwo zredukować, wymieniając oryginalną sprężynę bijnika na czarnej żelzi na oferowaną przez producenta sprężynę Competition z żelzią zieloną. Po wstępnym treningu bezstrzałowym daje to stabilne 2,5 kg oporu i charakterystykę pracy bijącą spust nawet HKS FP9. Urządzenie oporopowrotne to podwójna sprężyna na stalowej żerdzi. Pomimo niewzbudzającego zaufania wyglądu radzi sobie bardzo dobrze. Pistolet szybko i powtarzalnie wraca na cel, w czym pomaga nisko położona oś przewodu lufy. Przełożenie przycisku zwalniacza magazynka na drugą stronę wymaga użycia wybijaka lub np. klucza imbusowego o średnicy 1,27 mm. Wkładając go w znajdujący się w przycisku zwalniacza magazynka otwór, możemy wypchnąć blokujący mechanizm polimerowy pin. Dalej już można sobie poradzić dowolnym wybijakiem lub nawet niewielkim śrubokrętem. Do wyjęcia modułu spustowego potrzeba oprócz wybijaka narzędzia, którym będziemy mogli i sprężynę opartą na wyżłobieniu pinu. Wbrew temu, co mówią anglojęzyczni youtuberzy, nie jest to wcale skomplikowane. Wystarczy użyć odpowiednich narzędzi. Po wyjęciu dźwigni służącej do rozkładania pistoletu i wspomnianego pinu ze sprężyną wystarczy wcisnąć fałszywy pin, który służy także jako zwalniacz napiętego bijnika i możemy wyjąć moduł spustowy. Przy składaniu należy uważać, aby szyna spustowa nie opadła w dół. Wkładając moduł powinniśmy usłyszeć charakterystyczne kliknięcie po tym, jak zaskoczy pin służący do zwalniania napiętego bijnika. Następnie podciągamy sprężynę, wprowadzamy pin i na końcu dźwignię służącą do rozkładania pistoletu. Szpilka zabezpieczająca nakładki chwytu ma w dolnej części otwór do zapięcia smyczy. Dlatego, aby ją wyciągnąć, trzeba ją najpierw odblokować od wewnątrz, przesuwając zaczep w bok, wciskając go w dół.
Specjaliści od marketingu Beretty nie próżnują. Na europejskiej wersji sklepu online można kupić prawie wszystko. Od szkieletów z wyżłobieniami na palce lub bez w różnych kolorach, kabury, jak i dowolne części. Aby złożyć zamówienie, wystarczy karta kredytowa, a przesyłka do Polski jest darmowa, jeżeli kwota przekroczy 59 euro. A jeżeli zadumasz na chwilę nad koszykiem, automat z czatu zaoferuje Ci kod z 15% rabatem. To tyle z pierwszej części. Już niedługo wrażenia ze strzelnicy.